Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam krótko i zwięźle wytłumaczyć o co chodzi, bo pewnie po tytule zastanawiacie się o co chodzi. No więc, tak, to nie jest clickbait, kupiłam konia. Dlaczego? E, no, fart, pech chciał, że akurat ten koń, którego kupnem, się dość. Dużo ostatnio zastanawiałam, spadła mu cena. I to tak konkretnie, nie wiem co było obniżką tej ceny, nic się w opisie tego konia nie zmieniło, ale jest to klacz. Raz kop irlandzki, zresztą resztę powiem Wam później. No, i dlaczego się zdecydowałam kupić ją? Ostatnio bardzo, bardzo mi się podoba, podobają konie tej rasy, i zaczęłam szukać, i ona mi się mega spodobała, przez taki ona ma świetny w ogóle rodowód hodowlany. Dlaczego powiedziałam, że pechem jest to, że teraz obniżyli tę cenę? Jeszcze trochę się nie wyleczyłam z tego pożegnania z Wesdwojem, i po prostu y, trochę to wygląda tak, jak jakbym go zastąpiła. To jest dla mnie naprawdę ciężkie, żeby teraz y, znowu mieć drugiego konia y, z, zaraz po tym wydarzeniu, bo to było raptem kilka dni temu. No ale cóż, tak Luz chciał, że akurat ten koń się teraz obniżył, a później by się pewnie jeszcze jego cena podwyższyła, także także teraz kupiłam. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i to nie jest tak, że go zastępuję. Ja po prostu nawet przez chwilę o tym nie myślałam w tym kontekście, bo i tak, że ten inny koń mnie nie zastąpi, także miejcie to na uwadze. No, i zaraz będziemy sobie tą nową klacz odbierać z przyczepy. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Jak zobaczyłam, że przyczepa przyjechała, to aż sobie trochę podbiegłam, bo naprawdę byłam bardzo ciekawa, jak klacz wygląda. No, i tutaj możecie już ją po części od zadka z jednej strony zobaczyć. Tak jest z Rokata. No, któż by się spodziewał? Tinker jest z rokaty. No, i tutaj już widzicie w pełnej okazałości. No i tak, klaczka nazywa się Fly Away. Ma ona 10 lat. Jest, no tak jak mówiłam, rasykop irlandzki. Jest ona zaźrebiona, tak. Jest ona zaźrebiona. Ja ogólnie chciałam ją kupić bez źrebaka, jak już urodzi. No ale y, już wam zresztą to mówiłam, że się cena obniżyła, więc stwierdziłam, że w sumie to jest trochę na moją korzyść. Od razu mówię, że źrebak y, nie zostanie u mnie. Po y, minięciu trzech miesięcy y, po prostu go sprzedam. Jeżeli no wiadomo będę chciała taką decyzję podjąć, ale obstawiam, że Właśnie go sprzedam, bo po prostu nie stać mnie po pierwsze na utrzymanie tylu koni, a po drugie nie chcę od nowa mieć przygody z zajeżdżaniem itd. i tak dalej. I tak dalej. E, ogier, którym klaczka została zaźrebiona wygląda następująco. Także może z tego wyjść naprawdę coś bardzo ciekawego. Jeżeli ten końk będzie jakiś przecudowny, to po prostu go zostawię, choć to będzie ubolewać dla mojego portfela. No ale no cóż, a ja wracam tutaj jutro, bo chcę zabrać ją na lążę, chcę, żeby na razie się przyzwyczaiła do boksu, więc wracam jutro, także do zobaczenia za chwilę i... Pa! Witam Was bardzo serdecznie. Następnego dnia e, idę właśnie do naszego pięknego konika. Wziąć go na lążę. No i ona e, nie miała żadnego problemu z tym, że weszłam e, od tyłu do boksu. Oczywiście się z, musiałam ją najpierw poinformować, że wchodzę. No i po prostu ją e, wzięłam. Tutaj, już jesteśmy na zewnątrz. Wchodzimy na lążownik no i zaczynamy dążę. Ogólnie ta gwiazdka nie miała żadnego problemu z tym, żeby trafić na koło. Także widać, że już dużo razy była wcześniej dążowana. Nie wiem, czy to mówiłam, ale ona była klaczą taką rekreacyjną, ale była też swego czasu trenowana ujeżdżeniowo, także te chody niektóre ma takie właśnie ujeżdżeniowe, że tak powiem. Jedyne, czego się obawiam przy posiadaniu jej, to tego, że ona jest w większości biała i w niektórych przypadkach z czyszczeniem tego będzie jakaś masakra. Yy, miałam na początku pomysł, żeby jej te pędziny zgolić, ale się trochę boję, że będzie to dziwnie wyglądać. Także yy, raczej jej na razie zostawię. Ogólnie, tak jak widać, kus ma naprawdę przepiękny. E, no, widać, że ujeżdżeniowy koń yy, i też w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby chodzić równo po kole. Ona widzę, że potrzebuje trochę więcej miejsca na tym kole, chociaż nie zawsze, bo są takie momenty, kiedy musi trochę wejść do środka. Są takie momenty, kiedy cały czas jedzie sobie po takim dużym kole i nie ma z tym w ogóle problemu. Nie musiałam jej praktycznie w ogóle bata dokładać, bo ona w ogóle wiedziała o co chodzi. Na najmniejsze sygnały reaguje, także. Jeżeli chodzi o galop, to bardzo mi się ten galop podoba, aczkolwiek trochę mi się nie podoba, jak ona tą głową rusza. Będzie musiał jakieś ćwiczenia. Yy, z tym zrobić, chociaż nie wiem jak będzie pod siodłem, bo może jak będzie na wędzidle, to nie będzie tak ruszać głową, a raczej na pewno. Także zobaczymy. Ale ogólnie ten galop taki płynny, to tak wygląda na kamerze, jakby ona strasznie tupała, ale ten galop był taki płynny, że praktycznie w ogóle nie było tego słuchać jak ona galopuje, także naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o wsiadanie na nią, to będę wsiadać za parę dni, pierwszy i chyba ostatni raz przed porodem, bo też nie chcę jakoś bardzo przemęczać, a ten dzień coraz bliżej. Wydaje mi się, że będzie się na niej super jeździć. Tutaj, wiadomo, ją pochwaliłam. I jak będzie sobie jechać na drugą stronę, to już Wam puszczę jakąś muzykę, żeby tak cały czas nie gadać. Co so, pochwaliłam y, klaczkę y, i w ramach rozstępowania poszliśmy sobie na trafkowanie na pola Everwind. Zaprowadziłam klaczkę na padok wolnowybiegowy. Tak, to jest padok wolnowybiegowy. Tutaj konie stoją 24x7. Miałam plan, żeby swoje konie również tutaj dać, ale po pierwsze nie polubiły się z tymi, co tu stoją. A po drugie, nie chciałam ich dawać razem. Jakbym miała jednego konia, to by na pewno tutaj go trzymała. Tutaj jeszcze sobie trochę powstałam i ponagrywałam Flyaway, żeby mieć pewność, że nie, nie odwali czegoś w sensie, nie pokopia się z jakimś koniem ani nic. Na razie, jak tam stałam, to podeszła do jednego. Trochę się cofnęła, trochę chciała go kopnąć, ale w sumie to nie było żadnych spięć. Także cieszę się. Mam nadzieję, że się z nimi dogada. Ja nie będę jej tam puszczać, ja będę puszczać ją na te takie mniejsze padoczki, które są dla tych koni, które właśnie stoją w stajni. A tutaj będę tak puszczać, jak będę chciała na cały dzień, żeby stał koń. Tak jak zostawiłam ją tutaj, bo ona też stała wolno wybiegowo, chyba z tego co mi się wydaje, chyba tylko na zimę szła do stajni. Więc zostawiłam ją na noc. Mogę Wam powiedzieć, że rano naprawdę bardzo, no, no, poradziła sobie bez problemu z tym, żeby na noc zostać. Tutaj, jak znalazła jedzenie, to już po prostu przy nim stała. No i no. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się klacz spodobała, to dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału, żeby nie pominąć następnych filmów. I do zobaczenia, pa!